Wysyłanie wiadomości do kontaktów. Po utworzeniu grupy kontaktów można wysłać wiadomość do wszystkich członków grupy, adresując ją tylko do grupy kontaktów. Kliknij przycisk Modułu Kontakty. Kliknij przycisk Nowa grupa kontaktów w sekcji Nowy w karcie Narzędzia Główne. Wprowadź nazwę grupy w polu nazwa. Aby dodać członków, Kliknij polecenie Dodaj członków w sekcji Członkowie w karcie Grupa Kontaktów. Lista rozwijana Dodaj członków wyświetli źródła, z których można dodać kontakty do Grupy Kontaktów. Komunikacja pocztowa z Grupą Kontaktów. W panelu Kontakty grupa zostanie utworzona i oznaczona pogrubioną czcionką w celu odróżnienia od kontaktów indywidualnych. W panelu Kontakty kliknij utworzoną grupę, aby ją otworzyć. Następnie w karcie Narzędzia Główne w sekcji Komunikacja kliknij przycisk Wiadomość, aby wysłać wiadomość do grupy. Zostanie otwarte okno wiadomości. Wiadomość zostanie zaadresowana do wybranej grupy.